to, czy moja sylwetka jest nieco szersza, czy nieco węższa, nie jest aspektem, który spędza mi sens powiek na co dzień. Myślę, że każdej z nas zdarzają się takie czasy w życiu, kiedy trochę przybywa lub trochę ubywa. Tajemnicą każdej kobiety jest, myślę, dbanie o siebie i umiejętny sposób ubierania się, że nawet jeżeli wpada kilka dodatkowych kilogramów, trzeba może troszkę zmienić styl, może ubierać się nieco inaczej, żeby tego nie eksponować. Wtedy nie jest to czymś, co może nam tak bardzo przeszkadzać. Natomiast oczywiście, jeżeli jest chwila troszkę wolniejszego czasu, kiedy podróży służbowych w trasie jest troszkę mniej i można lekko przypilnować dobrej, zdrowej, lżejszej diety, to na pewno warto. Jedynym momentem dla mnie takim rozsądnym, kiedy mogłam takie zadanie powziąć, to był okres wakacji, kiedy rzeczywiście tych wyjazdów teatralnych jest znacznie mniej i kiedy można samemu sobie coś dobrego, zdrowego przygotować i mieć pełne 3 miesiące na to, żeby zrobić ze sobą porządek i stracić parę kilo. Bardzo się cieszę, udało się nawet sporo i postaram się tego teraz nie zepsuć. Ja nigdy nie czułam się dobrze w takich męskich stylizacjach garniturowych. Mam pełną świadomość tego, że raczej niedobrze wyglądam w garniturach, ponieważ jestem niewysoka. Ja mam 165 cm wzrostu. Mam figurę taką bardzo kobiecą, czyli dużą, pełną w biuście, szerszą w biodrach, wciętą w talii, ale niewysoką. W związku z czym, jeżeli to nie jest jakaś taka marynareczka mocno dopasowana i dobrze skrojone spodnie, cygaretki i bardzo wysoki obcas, to jest chyba jedyna kompilacja czegoś na kształt garnituru czy kobiecego kostiumu, w których mam szansę jako tako wyglądać. Natomiast ja generalnie w garniturach wyglądam ciężko, przysadziście, robię się szeroka i krótka i to raczej nie jest dla mnie dobra stylizacja. Myślę, że dużo lepiej wyglądają w tym dwumetrowe modelki na bardzo długich, chudych nogach, a ja takich nie mam, ani jednej.